Szczęść Boże, Justyna Burza, czas na informacje dnia. Zapraszam. Trwa posiedzenie Sejmu. Wniosek o odroczenie obrad i uzupełnienie porządku obrad w związku z zamachem na media publiczne zgłosił poseł Mariusz Błaszczak. Wnoszę o odroczenie obrad i uzupełnienie porządku o informację pułkownika Urzędu Ochrony Państwa Bartłomieja Sienkiewicza, który został oddelegowany przez Donalda Tuska do przeprowadzenia wczorajszej operacji specjalnej w mediach publicznych. Wysokiej Izbie należy się odpowiedź na następujące pytania. Po pierwsze, dlaczego Polacy nie mogli wczoraj obejrzeć Teleekspresu, Panoramy i Wiadomości? Po drugie, kim jest funkcjonariusz, który pojawił się wczoraj w TVP 1 o 19:30? Co prawda bez munduru, no ale wyglądało tak, jakby był w mundurze. Po trzecie, czy siłowe odbijanie instytucji publicznych mieści się w standardach pogodnej, uśmiechniętej Polski, o której tyle mówił Donald Tusk? Po czwarte, po co Donaldowi Tuskowi dwa TVN-y? Wczoraj w sposób rażący została złamana konstytucja przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, powiedział w Radiu Z prezydent Andrzej Duda. Bardzo chciałbym przyzwoitości w życiu publicznym i w praworządności w Polsce i w to, co wczoraj się działo, no niestety zaprzecza temu całkowicie, ponieważ wczoraj została w sposób rażący przez pana ministra Sienkiewicza złamana konstytucja. No nie może być tak, że Sejm wydaje uchwały i te uchwały zdaniem ministra konstytucyjnego zastępują ustawy, czy też, nie wiem, zmieniają ustawy. Pamiętajmy o tym, że mamy dzisiaj ustawę, ciało, bo ustawa w żaden sposób nie została zmieniona, jaką jest Rada Mediów Narodowych. Siłowe przejęcie przez rząd Donalda Tuska Telewizji Polskiej jest zagrożeniem dla pluralizmu mediów, alarmują posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy wciąż są w siedzibie TVP na Woronicza. Zapowiadają, że będą protestować do skutku. Wczoraj w budynku telewizji był również były premier Mateusz Morawiecki. To, co stało się dzisiaj, to czarny dzień polskiej, w historii polskiej demokracji. To jest coś naprawdę, czego ta władza będzie długo się wstydzić i długo żałować, i oby ona jak najszybciej odeszła w przeszłość. Wyłączenie sygnału, co to państwu przypomina? Starsze osoby doskonale pamiętają 13 grudnia 1981. Zaiste bardzo słusznie nazywamy tę koalicję koalicją 13 grudnia. Ja dodałbym jeszcze do tego, że to koalicja 8 gwiazdek. Jesteśmy przygotowani na długą walkę o wolne słowo, wolne media. Będziemy starali się poprzez niezależne kanały internetowe docierać z naszą informacją, także poprzez niezależne media, takie jak Państwa Medium, Telewizja Trwam, Telewizja Republika. Zachęcam również do tego, aby wszyscy widzowie TVP Info i Telewizji Polskiej, tacy, którzy oglądali Telewizję Polską, szukali nas na niezależnych kanałach, szukali nas na YouTube. Chcemy tam nadawać, jeżeli ta bezczelna, ta bezprawna interwencja tutaj odniesie skutek. Będziemy mieć TVN w paru odsłonach. Przekaz będzie jednolity. Tak działania rządu Donalda Tuska wobec mediów publicznych komentuje poseł Ryszard Terlecki. Do końca wydawało mi się, że to jednak jest niemożliwe, że w środku Europy, w państwie, które jest demokratyczne i w którym odbywają się normalne wybory, ci, którzy nie wygrali tych wyborów, tylko zbudowali koalicję większościową, no, posuną się do takich kroków. No, a okazuje się, że te zapowiedzi okazały się prawdziwe i rzeczywiście mamy do czynienia z siłowym przejęciem nie tylko telewizji, ale i radia, Polskiej Agencji Prasowej. Będziemy mieć w paru odsłonach czy w paru wydaniach TVN i wtedy przekaz będzie jednolity. No mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że do tego nie dopuścimy i że jednak opór przeciwko totalitaryzmowi będzie skuteczny. Obecna władza łamie praworządność i próbuje sprawować władzę uchwałami. Bierna wobec działań uderzających w telewizję publiczną pozostaje Komisja Europejska.
Z wizytą w Warszawie przebywała wczoraj wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Věra Jourová. Podczas spotkania z ministrem sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska, Adamem Bodnarem, omawiała kwestię tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce w kontekście wypłaty środków z KPO. Przedstawicielka Komisji Europejskiej przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości na ustach miała jedno słowo – praworządność, ale to wczoraj, będąc w centrum wydarzeń, wiceprzewodnicząca Jourová miała okazję przekonać się, czym w rzeczywistości jest łamanie praworządności i odbieranie obywatelom mediów publicznych. Jourová otrzymała w tej sprawie pismo od posłów Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj jest pani w dniu, w którym dokonał się zamach na media publiczne, na wolność słowa i na demokrację w Polsce. Nie mamy możliwości wypowiedzenia się, ponieważ telewizje komercyjne, telewizje prywatne nie będą transmitowały tego, co się w Polsce naprawdę dzieje. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zaznaczyli, że nie chcą interwencji Unii Europejskiej w Polsce, a jedynie proszą o zapoznanie się z przekazanym pismem. Jourová nie potępiła działań rządu Donalda Tuska, nie stanęła w obronie wolności mediów, nie skrytykowała wyłączenia kanału informacyjnego publicznego nadawcy. To, co się wydarzyło w Polsce, będzie testem na obronę wolności słowa w Unii Europejskiej, podkreśla profesor Tadeusz Marczak. Jourová jak gdyby zajmuje się z urzędu właśnie wolnością prasy, wartościami i przejrzystością. Ona przeforsowała ustawę w Unii Europejskiej właśnie o wolności słowa i ochronie dziennikarzy. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej nie skomentowała sytuacji dotyczącej mediów publicznych w Polsce w swoich mediach społecznościowych, gdzie zaprezentowała jedynie zdjęcia ze spotkania z Adamem Bodnarem. Nie tylko media publiczne, ale także sądy i Centralne Biuro Antykorupcyjne stały się celem, jaki obrał rząd Donalda Tuska. O te wszystkie wydarzenia zapytaliśmy posła Piotra Millera. Przez te kilka ostatnich dni bardzo wiele rzeczy się dzieje i przez to też taka zasłona dymna nad niektórymi innymi rzeczami też się toczy. Bierzmy pod uwagę, że doszło do kilku bardzo ważnych zmian, które mają charakter nielegalny, po prostu są niezgodne z przepisami prawa. Pierwsza rzecz to właśnie nielegalne odwołanie władz mediów publicznych, ale nie tylko telewizji polskiej, również Polskiego Radia, również Polskiej Agencji Prasowej. Z tego, co dowiadujemy się, być może również mediów regionalnych. No, wszystkie naraz media zostają odwołane po to, aby przejęły je osoby związane z Platformą Obywatelską. No, to jest jakaś kuriozalna sytuacja. Druga rzecz, nielegalnie odwołany szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, czyli osoba, która ma określoną kadencję. Również tej osoby nie można było odwołać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. I znowu właśnie ten projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości, który zakłada, że sędziowie powołani po określonej dacie nie będą mogli orzekać w określonych sprawach. Znaczy minister jednoosobowo decyduje, kto jest sędzią, kto nie, w jakiej sprawie. No to przypomina naprawdę tylko najczarniejsze karty historii Polski. Mam nadzieję, że dojdzie do opamiętania niektórych sił politycznych, bo przecież w tym uczestniczy nie tylko Platforma Obywatelska. Niech dzisiaj jak Piłat nie umywają ręce osoby z PSL-u, z Polskiego Stronnictwa Ludowego, z Szymona Hołowni, z Lewicy. Oni wszyscy dzisiaj są współwinni temu, co się dzieje. Mam nadzieję, że dzisiaj się opamiętają. To jest ostatni moment, aby nie uczestniczyć w tego typu rzeczach, które na kartach historii będą zapisane naprawdę najgorszymi literami. Pod przykryciem skandalu tu w Polsce Unia Europejska forsuje to, czego obawialiśmy się i to, czego dotyczyło referendum, czyli przymusowej relokacji, mówił w rozmowie z naszą redakcją poseł PiS-u były wiceszef resortu dyplomacji Arkadiusz Mularczyk. Za tymi drzwiami przybywa wciąż uzurpator, bo to jest osoba, która nie jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako prezes czy ktokolwiek inny, który ma zarządzać telewizją publiczną. Więc mamy tam uzurpatora, który tam wciąż siedzi. W tym samym czasie wiemy, że doszło czy dochodzi do przejęcia telewizji publicznej, też ośrodków regionalnych, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej, przy złamaniu prawa, przy naruszeniu nietykalności cielesnej parlamentarzystów polskich. A z drugiej strony słyszymy też od naszych kolegów, koleżanek europarlamentarzystów, że dochodzi do podejmowania decyzji w Parlamencie Europejskim do zatwierdzenia pakietu dotyczącego przymusowej relokacji migrantów. Więc myślę, że to mogą być zdarzenia ze sobą powiązane. Ta skandaliczna dzisiaj sytuacja, historia, jaka ma miejsce w Polsce, z tym, co dzieje się w Parlamencie Europejskim, w Unii Europejskiej, że pod przykryciem tego wielkiego skandalu tu w Polsce, no, można powiedzieć po cichu, Unia Europejska forsuje to, czego obawialiśmy się, to, czego dotyczyło referendum, czyli sprzeciwu wobec przymusowej relokacji, i to jest wprowadzane. Więc to wszystko, o czym mówiliśmy przez
tyle ostatnich miesięcy, również kampanii wyborczej, to się po prostu dzieje. Siłowe przejęcie mediów publicznych. Nie mam co do tego wątpliwości, że za chwilę wyprzedaż polskich przedsiębiorstw państwowych i wprowadzenie agendy unijnej, właśnie przymusowej relokacji migrantów przymusowych, tych, którzy nie chcą pracować w Niemczech, we Francji, we Włoszech, tych, którzy dzisiaj przyjeżdżają z Lampeduzy, będziemy za chwilę mieć w polskich miastach. Więc jest realizowany scenariusz, o którym po prostu mówiliśmy. On się dzieje na naszych oczach. To były informacje dnia, więcej w południe. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.